Jego historia zaczyna się w roku 1980, 31 lat temu. W Polsce to czas schyłkowego, ale wciąż jeszcze groźnego komunizmu. Po ulicach jeżdżą duże Fiaty, Warszawy, Syrenki, a popularne motocykle to m.in. Jawa, WSK czy MZK. Zachodnie maszyny posiadają nieliczni. Na osiedlach pod szarymi blokami parkuje może po kilka aut. O korkach w miastach nikt nie słyszał, a drogi na prowincji są niemal zupełnie puste. Wtedy właśnie po drugiej stronie żelaznej kurtyny rodzi się ten motocykl. Jego projektanci zlecają badania, które jasno pokazują, że odsetek klientów firmy jeżdżących w ciężkim terenie jest znikomy, a przeważająca większość chce używać jednośladu w codziennych wyjazdach do pracy i do spokojnej turystyki. Tak powstaje coś, co producent określa jako podróżne enduro. Ówczesna pojemność jego silnika, 800 cm3, jest największa w klasie i z wiekiem sukcesywnie będzie rosnąć. Jego waga wprost przeciwnie. Ten typ motocykla na lata wyznaczy standardy w tej kategorii. Znakomity kompan na wyprawy, nie bojący się leśnego duktu i świetnie radzący sobie na asfalcie. W postaci, jakiej zobaczycie go za chwilę, jest obecny na rynku od 2004 roku. W maju 2009 z fabryki wyjechał egzemplarz oznaczony numerem 500 tysięcy. Przed Wami najsłynniejsza chyba R-ka od BMW R1200 GS. Zapraszam. Silnik. O samej jednostce napędowej mógłbym zapewne zrobić osobny materiał, ale po pierwsze nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, a po drugie mam nieodparte wrażenie, że nikt nie dotrwałby do końca tego wywodu. Ograniczmy się zatem do punktów głównych. Silnik typu Boxer o charakterystycznych, przeciwsobnie ustawionych cylindrach jest firmową wizytówką dużego GS-a. 4 zawory na cylinder, po 2 wałki wyrównoważające. Jednostka generuje moc 110 koni mechanicznych przy nieco ponad 7500 obrotów i słusznych rozmiarów moment obrotowy 120 Nm przy 6000. Silnik jest niesamowicie dynamiczny, płynnie przyspiesza w każdym zakresie obrotomierza, równomiernie ciągnie od samego dołu. Jazda motocyklem z tym silnikiem daje niesamowicie dużo frajdy. Co ważne, nawet przy niewielkich prędkościach nie doświadczymy szarpania czy jego nierównej pracy, więc manewrowanie tym motocyklem w korku czy gdzieś na parkingu nie dostarczy kierowcy dodatkowego stresu. Zawieszenie. To kolejna rzecz, którą koncern z Bawarii doprowadził do stanu bliskiego perfekcji. Mówiąc szczerze, nigdy nie wiem, czy telelewer jest z przodu, a paralewer z tyłu, ale jedno sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. To działa. Motocykl nie nurkuje nadmiernie w czasie gwałtownego hamowania, a zawieszenie nie ma tendencji do dobijania nawet na największych nierównościach. Jest dobrze. Do tego mamy ESA, czyli elektroniczny system regulacji zawieszenia. Dzięki niemu jednym przyciskiem na kierownicy mamy możliwość ustawienia napięcia wstępnego sprężyny amortyzatora oraz charakterystykę tłumienia, zarówno z przodu jak i z tyłu. Dostępnych jest kilka predefiniowanych nastawów. Do jazdy z bagażem, z pasażerem czy do jazdy w terenie. Do jazdy poza asfaltem zarówno producent, jak i zdrowy rozsądek zaleca wymianę kół na stalowe, szprychowe. Te odlewane z lekkich stopów mogłyby nie przetrwać niespodzianek, na jakie można natknąć się na leśnej ścieżce. Wymiana kół z szosowych na terenowe również nie stanowi problemu, jako że z przodu mamy obręcz 19-calową, a z tyłu 17. Pozycja i komfort jazdy. Nie ma co gadać, za sterami jest wyjątkowo wygodnie. Nie jest to może Honda Goldwing, ale na brak komfortu nie można tu narzekać. Wyprostowana pozycja, wygodne siedzisko, szeroka kierownica. Do tego dochodzą podgrzewane manetki, osłony na dłonie czy regulowana szyba chroniąca przed wiatrem. Nie należy obawiać się rozmiarów tego motocykla. Jak to się mówi, nieporęczna jest każda maszyna, kiedy stoi bez ruchu. Po ruszeniu wszelkie problemy ze sterownością przestają być istotne. Tak jest też i tutaj. Moto jest bardzo poręczne, chętnie skręca, a manewrowanie czy ciasne nawroty dzięki szerokiej kierownicy są przyjemnością. Oczywiście przechylając tego potwora na postoju trzeba pamiętać o tym, że jego waga z płynami to około 230 kg. Jednak kiedy popatrzymy na jego rozmiary, to nie wydaje się to dużo. Mały fazer, którym poruszam się na co dzień, jest niewiele lżejszy. Kanapa ma fabrycznie 2 nastawy wysokości. Mimo tego osoby niższe, mające 1,70 m i mniej, mogą narzekać, że nie dosięgają całymi stopami do ziemi. Ale i na to są sposoby.
Z szerokiej gamy akcesoriów możemy zamówić specjalne obniżane siedzisko. Gdyby i to okazało się niewystarczające, dodatkowo regulując zawieszenie, możemy tę wartość o kolejne centymetry zmniejszyć. Ergonomia stoi na wysokim poziomie. Wszystkie przełączniki znajdują się w zasięgu dłoni, obie klamki dają się regulować, a lusterka oferują znakomitą widoczność do tyłu. Ci z Was, którzy będą przesiadać się na ten niemiecki motocykl z maszyny innej marki, mogą się tylko poczuć nieco zagubieni, jeśli chodzi o obsługę kierunkowskazów. Ale umówmy się, nie jest to coś, co powinno odstręczać od zakupu tego motocykla. O wrażeniach z jazdy z plecaczkiem będziecie mogli poczytać na naszym portalu w specjalnym cyklu zatytułowanym Z wyższej kanapki, czyli okiem pasażera. Już teraz serdecznie zapraszam. ABS i ASC. ABS to już w zasadzie teraz standard. Mnie w każdym razie obecność tego systemu nie razi. Nawet w takim fanbajku jak ten. Nie podoba się, nie potrzebujesz, można jednym guzikiem wyłączyć. Podobnie ASC, czyli system kontroli trakcji, którego zadaniem jest niedopuszczenie do uślizgu tylnego koła. Wyłącza się równie banalnie. ASC oferuje również tryb terenowy, w którym reakcja systemu następuje później niż w trybie standardowym i dzięki temu możemy próbować jakichś kontrolowanych wejść uślizgiem w zakręt. Oczywiście obecność obu tych udogodnień nie powinna usypiać czynności kierowcy. Nie są to leki na całe zło i nie wyprowadzą motocykla z każdej podwarunkowej sytuacji. W szczególności te systemy w tym motocyklu nie mają nic wspólnego z systemami kontroli trakcji w maszynach sportowych. Są, ułatwiają życie, czynią jazdę w trudnych warunkach bezpieczniejszą, ale nie zwalniają z logicznego myślenia od razu. Hamulce. Hamulce mają wyraźny punkt zadziałania i charakteryzują się wysoką skutecznością. Dzięki przewodom poprowadzonym w stalowym oplocie kierowca nie obserwuje obniżenia ich efektywności nawet przy dużym obciążeniu i częstym silnym hamowaniu. Jest dobrze. Zbiornik paliwa i średnie spalanie. W wersji podstawowej GS-a zbiornik paliwa ma pojemność 20 litrów, w tym 4 litry rezerwy. Nie jest to może wartość oszałamiająca dla turystycznego enduro, ale też spalanie przy spokojnej jeździe kształtujące się w zakresie 5,5-6 litra na 100 km nie pozwala tutaj narzekać. 300-320 km na jednym tankowaniu to nie jest tragedia. Konkurencja. Ta jak zwykle nie śpi, to wiadomo. Obecnie trudno mówić o jakiejś zdecydowanej dominacji jednej marki nad drugą. Natomiast na pewno jedni byli pionierami pewnych rozwiązań, inni podążali przytartymi szlagami. Jak to w życiu? Historia GS-a sięgająca lat 80. XX wieku jasno to pokazuje. Było to pierwsze turystyczne enduro, gdzie jazda w terenie została zepchnięta na dalszy plan. Liczyła się praktyczność i użyteczność. I to rozwiązanie się sprawdziło. Z motocykli o podobnych zastosowaniach można wspomnieć tutaj o Ducati Multistradzie, Yamaha Super Tenere czy KTM-ie 990 SMT. I na zakończenie ulubione pytanie i jak zwykle trudna odpowiedź. Dla kogo ten motocykl? Nie jest to moim zdaniem sprzęt dla początkującego motocyklisty. Jego rozmiary i moc mogą budzić przerażenie. Nie jest to też sprzęt, jak mówi legenda, dla bogatego emeryta. No w każdym bądź razie to drugie nie jest prawdą, bo konkurencyjne maszyny z podobnym wyposażeniem kosztują mniej więcej tyle samo. Oferta na rynku wtórnym jest bardzo szeroka. Jeśli kupimy zdrową sztukę, to mamy szansę cieszyć się z jej użytkowania przez szereg kolejnych sezonów. Koszty utrzymania, o ile będziemy przestrzegali serwisowych terminów, nie są wcale takie duże. No nie jest to też maszyna, którą warto przebijać się w codziennych korkach do pracy. Owszem, da się, natomiast do tego celu, nie oszukujmy się, lepiej kupić sobie jakiś skuter. Natomiast jest to fantastyczny kompan na wyprawy, lekko doprawione niezbyt ciężkim terenem. Jakieś leśne dukty, szutry, piaszczyste drogi nie są dla tej maszyny problemem. Gorzej, jak wpadniemy w jakieś głębsze błoto. Wyciąganie tego potwora z błotnej rozpadliny będzie wymagało od nas sposobu, dużej siły albo obu tych rzeczy jednocześnie. Natomiast podróżowanie GS-em po asfalcie to jak jazda luksusowym samochodem. Jest gładko, cicho, bezpiecznie i ciepło. Po zainstalowaniu kufrów robi się z tej maszyny fantastyczny kompan wyprawowy dla dwojga. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejne testy. Komentujcie nasze filmy na YouTubie i piszcie, jakie motocykle chcielibyście w programie oglądać. Do zobaczenia. Za wypożyczenie motocykla do testu dziękuję warszawskiemu dealerowi marki BMW w firmie Inchcape.
Przeglądając instrukcję obsługi do motocykla, znalazłem jeden ciekawy parametr, który no, mocno mnie zadziwił. Ocencie zresztą sami. Otóż wewnętrzna długość obu nóg kierowcy, licząc od obcasa lewego do prawego. Z niskim siedzeniem kierowcy, z obniżonym zawieszeniem.